Zostaliśmy w tym roku obdarowani bardzo cennym sprzętem służącym do diagnostyki, do leczenia i do rehabilitacji naszych pacjentów. My lekarze i pielęgniarki jesteśmy bardzo zadowoleni z jakości otrzymanego sprzętu i z wygody użytkowania. To, co otrzymaliśmy z Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, rzeczywiście jest dla nas dużym wsparciem, jeśli chodzi o materace przeciwodleżynowe, łóżka, które wszyscy pacjenci są na nowych łóżkach, korzystają z nich. Są to elektrycznie podnoszone łóżka, są bardzo wygodne. Zarówno ja, jak i cały personel szpitala bardzo się cieszymy z tego sprzętu. Nigdy by nas nie było stać na to, aby tak w krótkim czasie wyposażyć oddział w taki sprzęt specjalistyczny. Niektóre łóżka miały więcej niż 20 lat. W tym momencie dysponujemy sprzętem, który w pełni poprawia komfort pobytu pacjenta w szpitalu. Z ogromną przyjemnością muszę stwierdzić, że podniósł się wyraźnie komfort pacjenta tutaj leczonego, chociażby łóżka, które sprawdzają się, bardzo pomagają funkcjonować na co dzień. Łóżko, na którym śpimy, jest bardzo wygodne i ładne. Szafki tak samo, wszystko, i stolik, i krzesła, wszystko jest bardzo ładne. Jestem pierwszy raz w szpitalu w życiu i taki fajny szpital mi się trafił, jak fajnie, jak nie wiem, wszystko obsługa fajna. Dobry wieczór. Witamy wszystkich fanów świetnej muzyki, którzy chcą pomagać. Spotykamy się dziś na wielkim, charytatywnym graniu, dzień wcześniej niż cała Polska, tu w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Krakowie. Na samym początku gorąca prośba do Państwa o wyłączenie telefonów komórkowych. To już 24 rok, kiedy Polacy jednoczą się, by zebrać środki wykorzystywane do zakupu sprzętu medycznego. Podczas 23 lat wspólnie zebraliśmy ponad 650 milionów złotych. Tym razem gramy dla dzieci i seniorów. Potrzeby polskich szpitali są ogromne, dlatego dziś i jutro razem pomożemy setkom tysięcy chorych i tym, którzy powoli dochodzą do zdrowia. Pomóc postanowił również dzisiaj zespół New Heaven. Grupa istnieje od 5 lat i w tym czasie wydała już 2 płyty. Ich muzyka wpisuje się w nurt coraz popularniejszej muzyki chrześcijańskiej. Grają na dużych festiwalach chrześcijańskich, mniejszych scenach muzycznych oraz w więzieniach. Jutro na przykład odwiedzą jeden z krakowskich zakładów karnych. Członkowie zespołu pochodzą z całej Polski, ale dzisiaj nie wyobrażają sobie nie grać charytatywnie. Razem z nami współtworzą największą orkiestrę w Polsce, a może nawet na świecie. Monika, nie wiem, po co my się tak trudzimy. Nikt nie zapowie lepiej dzisiejszego koncertu niż sam Jurek. Jurek Owsiak we własnej osobie. Jurek Owsiak, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 10 stycznia gramy po raz 24. 120 tysięcy wolontariuszy nie tylko w Polsce, ale zbierać będzie pieniądze na całym świecie. A tym razem bardzo piękne zaproszenie do Krakowa. Zespół New Heaven zaprasza na koncert 9 stycznia o godzinie 17 w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego, ulica Lubelska 25. Bądźcie razem z zespołem, bądźcie razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Dzięki wielkie za serce, dzięki wielkie, że gracie razem z nami. Czekamy na opowieść o tym koncercie. Cześć, siema, Jurek Owsiak. Zapomniałyśmy się przedstawić, zatem cześć, siema, Monika Strychała. Cześć, siema, Daniela Grabowska. A teraz już gramy i pomagamy na całego. Powitajcie gorąco zespół New Heaven. Thank you.
Dobry wieczór, siema. Jak się macie dzisiaj? Dobrze. Kochani, to jest dla nas wielkim przywilejem, że dzisiaj jesteśmy akurat tutaj i że wspólnie z wami razem możemy mieć udział w tej wielkiej orkiestrze, która tak naprawdę jutro, na dobrą sprawę, zagra w całej Polsce. Pewnie wielu z was nie myślało, że kiedykolwiek będzie mogło grać w orkiestrze, to dzisiaj jesteśmy tutaj razem. Tak jak zostało to wcześniej już powiedziane, nasz zespół nazywa się New Heaven, nowe niebo. Dziwna nazwa, ale w tej nazwie ukryliśmy to, co nas tak naprawdę pcha do tego, aby razem śpiewać, bo śpiewamy nieco inną muzykę, do której może większość z Państwa gdzieś jest przyzwyczajona, słuchając radia lub oglądając telewizję. Śpiewamy o Bogu. Śpiewamy o wierze, śpiewamy o doświadczeniach, o tym, co Bóg czyni w naszym życiu. I dzisiaj w kilku słowach wyśpiewanych poprzez melodię, dźwięki, chcemy Wam pokazać pewien obraz Boga. Obraz Boga, który jest pełen miłości, który zerka z nieba na człowieka i nasz los nie jest Mu obcy. On chce być blisko nas. Coraz bliżej, tak jak pierwszy tytuł pierwszej piosenki tutaj mówił, coraz bliżej, tak naprawdę jest to cała seria koncertów, z którymi jeździmy po całej Polsce. Coraz bliżej, ale kogo? Coraz bliżej właśnie tej wspaniałej nadziei, kiedy Pan Jezus powróci. Ale też coraz bliżej, no właśnie, czy na pewno, coraz bliżej siebie, w dobie tego, tej pełnej życia, technologii, z którą się spotykamy na co dzień. Wydaje się, że jesteśmy coraz dalej od siebie. Właśnie dlatego takie działania, takie idee, które jednoczą ludzi, powodują, że stajemy blisko siebie, że razem spoglądamy w jednym kierunku. I dzisiaj chcemy spojrzeć właśnie w tym samym kierunku, w kierunku tych, którzy naszej pomocy potrzebują. A teraz kolejna z piosenek, jak my często mówimy, modlitw zatytułowana Wszechpotężny Bóg.
Państwo zauważyli, no z tyłu tutaj za nami są słowa tych piosenek. Może niektóre z tych pieśni wydadzą się Państwu znajome. My nie mamy problemu z tym, aby no oczywiście także służyć naszym instrumentarium i głosem, aby być takim tłem dla Państwa. Jeżeli będą Państwo mieli ochotę również pewne pieśni zanucić, dzisiaj wszyscy śpiewamy i dzisiaj wszyscy jesteśmy częścią tej orkiestry. Niech Państwo zupełnie się tym nie przejmują i jeżeli mają ochotę, to zapraszamy, abyście dołączyli. Kolejna z pieśni nosi tytuł Niechaj zstąpi Duch Twój. Jest ona pewnego rodzaju także modlitwą, takim zaproszeniem skierowanym w stronę Boga, aby zstąpił Duch Święty i poruszał nasze serca. I naszym pragnieniem jest także to, aby w tej pieśni oddać Bogu szczególnie chwałę. Niechaj zstąpi Duch Twój. Testamentu, a mianowicie jest to jeden
z psalmów. I proszę sobie wyobrazić, że psalm 23 jest najczęściej pojawiającym się w filmach cytatem z Pisma Świętego. Ktoś postanowił kiedyś to sprawdzić, no i sprawdził i wyszło na to, że to właśnie psalm 23. No my dzisiaj, może nie jak na filmie, nie będziemy go recytować, ale zaśpiewamy go. Psalm 23. Pan Bóg jest moim pasterzem.
Państwem. Przejechaliśmy, no myślę, pewien odcinek drogi. Jesteśmy z całej Polski, tak się złożyło, że no, różnimy się miejscami zamieszkania, ale gdzieś zjednoczyła nas ta wspólna pasja, jaką jest też muzyka, no i też wspólny cel, do którego zmierzamy. Patrzymy w tym samym kierunku, w stronę nieba, wierząc, że gdzieś tam pewnego dnia rozstąpią się chmury i Pan Jezus powróci, ale no nie przedstawiłem nikogo z zespołu, co teraz oczywiście chciałbym nadrobić. Po mojej prawej stronie Ania i Karolina. Mogę powiedzieć, że przyjechałyście z Białegostoku? Ania przyjechała z Łomży, a Karolina obecnie z Suwałek, ale ich serce... Suwałk. Ale jej serce jest w Białymstoku cały czas. W zasadzie dwa serduszka. Tak, Jonasz przyjechał z Bydgoszczy. Jonasz to ten niski chłopak tutaj. Najbliżej miał chyba Samuel z Zabrza, tak? Chociaż Samuel z Zabrza jest z Zabrza, ale przyjechał z Fajnówki. To kawałek drogi też było niedawno, ale ogólnie z Zabrza. Samuel z Zabrza. No i jest Daniel z Warszawy. Ale też zawsze się waham, co powiedzieć. Czy z Warszawy, czy z Lublina, bo on w Lublinie spędził sporo czasu, ale z Warszawy. Daniel też tutaj dojechał. I my wszyscy jesteśmy... A ja przyjechałem z Gdyni. Dziękuję, Samuel. Ja przyjechałem z Gdyni. Mam na imię Daniel, bo też się nie przedstawiłem. Wybaczcie, drodzy. Przyjechałem z Gdyni. Nie wiem, jak wiele w swoim życiu macie pragnień. Każdy ma jakieś pragnienia. Każdy czegoś chce, czegoś oczekuje. I czasami się wydaje, kiedy chwytamy to spełnione pragnienie, to jest właśnie to, co chcieliśmy. I co? I okazuje się, że nie. I wtedy patrzymy w drugą stronę gdzieś i chwytamy kolejne pragnienie. I już myślimy, to jest to, czuję się dobrze. Nie. I tak się nie dzieje. O tym prawdziwym pragnieniu i znalezieniu ukojenia dla tego pragnienia jest kolejna piosenka zatytułowana właśnie Pragnienie. Thank you.
ciągle muszę w życiu biec ratunkiem, gdy świat przytłacza mnie. Się starał coś zmienić w swoim życiu, ale no te nasze ludzkie możliwości są, jakie są. Ale wspaniałą nadzieję, jaką mamy właśnie w Panu Bogu, jest to, że kiedy wołamy do Niego i prosimy o to, żeby On nam pomógł coś zrobić, coś zmienić w naszym charakterze, w naszym życiu, coś, co nam przeszkadza, co przeszkadza, no także na przykład naszym bliskim, Bóg jest gotów to uczynić. Odmów nas.
Monika, czy wyobrażasz sobie świat bez Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy? Nie, może dlatego, że nie pamiętam czasów, kiedy Wielkiej Orkiestry nie było. Minęły już 23 lata, odkąd Fundacja Jurka Owsiaka mobilizuje całą Polskę i wszystkich Polaków do tego, aby dzielili się tym, co mają, by nam wszystkim żyło się lepiej. Od 1993 roku WOŚP wspiera polskie placówki zdrowia, zaopatrzając je w sprzęt i urządzenia medyczne umożliwiające leczenie, rehabilitację oraz wczesne rozpoznanie wielu chorób. Fundacja organizuje również szkolenia z zakresu pierwszej pomocy oraz inne akcje, pomagając dzieciom z biednych rodzin. To, co charakteryzuje WOŚP, to przede wszystkim ogólnopolski zasięg, duże zaufanie społeczne, uśmiechnięte twarze wolontariuszy, wszechobecne czerwone serduszka, które już tutaj widzę po sali, oraz oczywiście hałas. Skoro mowa o hałasie, wróćmy do koncertu, ale nie wiem, jak wy często lubicie spacerować gdzieś. Pewnie są wśród nas tacy, którzy lubią spacerować. Niektórzy spacerują samotnie i jest taki okres w życiu, ale myślę, że jakoś tak mile i sympatycznie spaceruje się z kimś. I gdzieś między słowami tej pieśni kolejnej, którą chcemy zaśpiewać, zatytułowanej Tobie, Panie, jest właśnie mowa o tym, że jako ludzie, którzy wiedzą, że w Bogu jest siła i nadzieja, każdy z nas gdzieś pragnąłby żyć tak z Bogiem każdego dnia, chodzić z Nim, być blisko, ale upadamy, ale potykamy się, ale to pragnienie gdzieś w sercu dalej pozostaje. A więc Tobie, Panie.
wspaniałe w Bogu, Stworzycielu. Nie wiem, czy wiesz, Ciebie i mnie. Wspaniałe jest to, że On się nie zmienia. I z jednej strony mogłoby nas to paraliżować, ale z drugiej strony to dobrze. Jest cały czas ta sama istota, która stwarzała Ciebie i która chce dalej się Tobą opiekować. I o tym jest kolejna piosenka, ten sam Bóg. Życie dać, Twoje
jako grupa ludzi, jako zespół tworzymy pewnego rodzaju, no, nie użyję to chyba słowa nad wyrost, rodzinę. Jak to bywa w rodzinie, czasami mamy też pewne kryzysy, które niekoniecznie wynikają może z jakiejś takiej kłótliwości między nami, ale z okoliczności, które się gdzieś tam napatoczą na naszej zespołowej drodze życia. I kilka, w zasadzie już prawie 2 lata temu, gdzieś mieliśmy takie wątpliwości, zastanawialiśmy się nad tym, czy warto akurat w tym kierunku iść, czy warto tak działać, może coś trzeba zmienić. I wtedy na jednej z naszych prób powstała właśnie piosenka, którą za chwilę usłyszycie. I doszliśmy do wniosku, że to nie w nas jest siła do tego, żebyśmy stawiali ten kolejny krok do przodu. To nie my w nas mamy szukać energii, siły, ale jeżeli polegamy na Bogu, to polegajmy na Nim tak literalnie, tak jak winniśmy, czyli całkowicie. I tak powstała piosenka Nie w nas. Thank you.
główny punkt programu każdego koncertu to oczywiście sam koncert. Ale myślę, że dziś zespół nie obrazi się, jeśli głównym punktem programu nazwę zbiórkę pieniędzy w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na początku koncertu zobaczyliśmy jeden z celów, na które gromadzimy dzisiaj fundusze. Zobaczmy, na co jeszcze dzisiaj i jutro zbieramy pieniądze. Maja urodziła się za wcześnie, w 26 tygodniu ciąży. I dlatego tutaj siedzimy i leczymy się po prostu. To, co otrzymaliśmy od fundacji, wręcz zrewolucjonizowało pracę. No, cały nowoczesny system monitorujący, służący do śledzenia podstawowych funkcji życiowych pacjentów najwyższej klasy, respiratory służące do wentylacji inwazyjnej, respiratory służące do wentylacji nieinwazyjnej, urządzenia do przezskórnego pomiaru prężności tlenu i dwutlenku węgla, laser do wykonywania fotokoagulacji laserowej, inkubator hybrydowy. To wszystko są urządzenia najwyższej klasy, które pozwalają podnieść formę, stopień opieki nad pacjentami dużo wyżej. Pierwsze dni po urodzeniu Jacusia, Jacuś miał zbadany słuch. Pierwsze badania przesiewowe wyszły, że już są nieprawidłowe. Program powszechnych przesiewowych badań słuchu już ma ponad 10 lat. To jest program, który łącznie przepadał prawie 4,5 miliona noworodków. To jest program, dzięki któremu udaje się wykryć wady słuchu w bardzo wczesnym okresie życia. A trzeba pamiętać, że w przypadku niedosłuchu wrodzonego istnieje walka z czasem. Im szybciej zdiagnozujemy, tym szybciej mamy szansę pomóc tym dzieciom, ażeby wróciły do świata dźwięków. Dzięki właśnie tym wszystkim tutaj lekarzom i tym sprzętom Jacuś mógł się normalnie jakoś rozwijać. Program Infant Flow działa w całej Polsce. Dzięki orkiestrze bardzo duża ilość oddziałów posiada ten sprzęt. Ten sposób wsparcia oddechowego jest najmniej inwazyjny. W związku z tym powoduje najmniejsze uszkodzenia w rozwijającym się niedojrzałym układzie oddechowym, a z drugiej strony pozwala na wymianę gazową taką, która satysfakcjonuje mały organizm bezpośrednio po urodzeniu i potem już w czasie pobytu u nas w oddziale. Wszystko jest serduszkami, naprawdę. Wszystko jest opatrzone logiem serduszka. Gdyby nie to, no myślę, że byłoby bardzo ciężko i myślę, że Maja nie miałaby tej szansy na przeżycie po prostu. Wcześniej wspomniałam o uśmiechniętych twarzach wolontariuszy. Oto i one. Poznajcie Adę, Anię, Jonatana i Dominikę. Pamiętajcie, zbieramy dzisiaj na dzieci i seniorów. Chcemy, aby zarówno tym małym i dużym żyło się lepiej, żeby mieli godną opiekę, na którą zasługują. Za każde okazane dzisiaj serce otrzymają Państwo kultowe czerwone serduszko, które teraz z dumą prezentujemy. 100% tego, co dzisiaj zbierzemy do zalakowanych puszek, trafia do krakowskiego międzyszkolnego sztabu WOŚP przy ulicy Miodowej. Wielką zbiórkę czas rozpocząć! Pomyśleć, że to z zeszłego roku. No tak, w końcu Polak potrafi.
też bardzo fragmentarycznie wypowiedzi niektórych rodziców, mam. W życiu przychodzą różne doświadczenia i możemy szukać ukojenia w wielu, naprawdę wielu rzeczach. Możemy szukać ucieczki w wielu kierunkach. Ale Bóg mówi, że prawdziwe ukojenie jest blisko Jego stóp, blisko Jego dłoni, blisko Niego samego. I o tym jest kolejna piosenka. Ukojenie. Świadczyć Pan.
orkiestra kiedyś musi przestać grać, ale całe szczęście, że ta największa orkiestra jeszcze się rozgrzewa, jeszcze wszystkie sztaby w całej Polsce gdzieś tam przeliczają, czy mają dostateczną liczbę serduszek, czy mają wszystkie koszulki, które są potrzebne, czy mają wszystkich wolontariuszy. Ale teraz ten koncert dobiega końca. Przed nami ostatnia piosenka zatytułowana Zanim powiem słowo. I jest w tej piosence pewna wspaniała znów obietnica, wspaniała nadzieja tego, że nasz Bóg jest niesłychany. Jest, tak jak śpiewaliśmy, jest przede wszystkim coraz bliżej nas. Ale jest taki sam, jest pełen miłości, jest wszechpotężny. I wie, co chcemy mu powiedzieć, zanim to wypowiemy. Gdybyśmy mieli zostawić Państwa z słowami jakiejś pieśni, to byłyby to właśnie słowa tej piosenki. Zanim powiem słowo.